A na koniec naszego programu, jako wspomniałem, że już jesteśmy po wakacjach, wybieramy się nad morze, już nie w celach wakacyjnych, ale jeżeli chodzi o interes nasz narodowy, kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Pietrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam telewidzów. O przekopie Mierzei Wiślanej porozmawiamy. Ten temat jakoś w ostatnich tygodniach, miesiącach ucichł, trwają tam prace, natomiast za sprawą kampanii wyborczej trochę wrócił. Opozycja zarzuciła niecelowość tego projektu, tak jak i wielu innych dużych projektów infrastrukturalnych, więc może wróćmy do takich podstaw i do pierwszego, najważniejszego pytania. Po co nam przekop Mierzei Wiślanej? Przekop Mierzei Wiślanej jako temat i ewentualna inwestycja pojawia się już od wieków, bo wystarczy wspomnieć, że Stefan Batory planował wybudowanie przekopu Mierzei Wiślanej ze względu na to, że gdańszczanie się zbuntowali, nie chcieli uznać króla i po zmianach politycznych nastawienia gdańszczan odstąpiono od tego, ale później mieliśmy sytuację za Jana Kazimierza, kiedy to podczas wojen szwedzkich w 1654 roku Holendrzy wykonali taki projekt przekopu w Mierzei Wiślanej, który również nie doszedł do skutku. Później Jan III Sobieski również myślał o tym, ale to nie tylko władcy Polski myśleli o przekopie. O tym również myślał po pierwszym rozbiorze Fryderyk Pruski. I my po okresie w okresie międzywojennym również mamy takie sygnały, jeśli chodzi o przekop Mierzei Wiślanej, nawet osuszenie zalewu, a pojawił się temat ponownie po wojnie. Po wojnie i to pilotowany przez znanego wszystkim Eugeniusza Kwiatkowskiego, budowniczego Gdyni, człowieka, który na hydrotechnice, na potrzebach państwa morskiego znał się najlepiej. Jeśli mówimy o niecelowości, to wystarczy popatrzeć na drogę wodną, w jaki sposób ona się skróci. To będzie 40 mil, a 40 mil to jest ponad 70 kilometrów z tych portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej. Trzeba przyznać, że to jest, jeśli chodzi o ekonomikę, jeśli chodzi o finanse, bardzo istotny element. Poza tym mówimy tutaj o nadrzędnym interesie państwa. Mówimy o dostępie do naszego portu bezpośrednim z morza, bez przepływania przez wody państwa ościennego, państwa chimerycznego. My mamy takie potrzeby, zarówno jeśli chodzi o Straż Graniczną, jeśli chodzi o służby Krajowej Administracji Skarbowej, ale też i okręty i statki administracji morskiej. To jeszcze dodajmy, że to państwo ościenne, chimeryczne jakiś czas temu zablokowało cieśninę Pilawską, czyli jedyną drogę, która tam prowadziła na otwarte morze. Tak, musimy powiedzieć, że ta sytuacja wyglądała zawsze niezbyt korzystnie dla rozwoju Elbląga. Ze względu na to, że my mamy możliwość pływania naszych statków polskich, ale też nie cały czas, bo tutaj trzeba powiedzieć o awizacji, która wyprzedza wejście do portu. To jest kilkudniowy termin. I wyobraźmy sobie, że kontrahent, ktoś, kto chce przewieźć ładunek, czeka na takie pozwolenie i w końcu nie dostaje od Federacji Rosyjskiej. No, w ten sposób biznesu nie można tworzyć, nie można zarabiać. Dlatego też ta niezależność jest tutaj bardzo istotna, ale też ożywienie terenów, które zostały w pewnym okresie zapomniane. To są zarówno miasta nadzalewowe, jak i w głównej mierze Elbląg. Musimy powiedzieć o parametrach, bo bez tego my nie znajdziemy uzasadnienia dla budowy drogi wodnej. Te parametry, proszę państwa, zmienią się radykalnie, bo o prawie 3 metry wzrośnie zanurzenie. Wiemy, że każdy centymetr zanurzenia to jest wymierna, przepraszam bardzo, wymierna ilość ładunku, który statek może przyjąć. I tego typu działania zintensyfikują możliwości przewozu, ale też i zmniejszą, jeśli chodzi o finansowe nakłady na przewiezienie jednej tony towaru. One w miarę zwiększania tej ilości zawieranej przez statek
ulegają poprawie ekonomicznej i ta cena jednostkowa jest niższa. W związku z tym mówimy o sprawach ożywienia rejonu, możliwościach przeładunków. Elbląg w tej chwili nie jest portem, który prężnie się rozwija właśnie z tych przyczyn, o których mówiliśmy. Wprawdzie gdzieś tam przed laty był 1 milion prawie przeładowanych towarów, w głównej mierze węgla pochodzącego ze wspomnianej Federacji Rosyjskiej, ale to się skończyło i potencjał drzemie. Jeśli przeładowano wówczas 1 milion ton, to dzisiaj też możemy to zrobić i te możliwości się pojawiają. Tam na tej wizualizacji mieliśmy taką ładną nazwę Nowy Świat, to nazwa wioski bodajże, która no, funkcjonowała prężnie przed laty. To nie jest taka ładna nazwa handlowa, chociaż pasuje chyba trochę do tej inwestycji także. Chciałem zapytać właśnie o reakcję lokalnej społeczności. Jaki wpływ będzie mieć ta inwestycja na mieszkające tam osoby? Jak czytałem, mieszkańcy Krynicy Morskiej boją się o turystów, z kolei mieszkańcy Kątów Rybackich i Skowronków z kolei boją się o kwestie związane z przyrodą, z naturą. Panie redaktorze, ten Nowy Świat pojawiał się przed wiekami, tak jak wspomniałem, bo właśnie tamta lokalizacja była, Skowronki, Nowy Świat. Mhm. To są nieodległe dwie lokalizacje. Myśmy rozważali jeszcze Piaski, ale z różnych względów, zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych, ten Nowy Świat okazał się najlepszą lokalizacją. Jeśli chodzi o obawy mieszkańców, myślę, że po tym sezonie letnim, kiedy to inwestycja była kontynuowana, ale też ten sezon turystyczny trwał, widać, że te uzgodnienia, które mieliśmy w sprawie możliwości korzystania z drogi 501 łączącej Krynicę Morską z naszą szybką drogą Warszawa-Elbląg, tam tego opóźnienia w przedostaniu się do Krynicy Morskiej nie było. W tej chwili trwają prace, tak jak widzimy na filmach, te prace są związane z budową dwóch mostów na śluzie. Te dwa mosty mają zapewnić nieprzerwany ruch do Krynicy Morskiej i z Krynicy Morskiej. Jak jeden most będzie zamknięty, to drugi będzie się otwierał, żeby statek wpuścić do śluzy, ewentualnie żeby statek mógł wypłynąć ze śluzy. I już w przyszłym roku, w połowie roku, czy nawet na wiosnę planujemy uruchomienie pierwszego mostu. Oczywiście on nie będzie jeszcze służył do przepuszczania statków, ale będzie służył do przekierowania ruchu drogi 501 po to, żebyśmy mogli wykonać port od strony Zalewu Wiślanego i zabijać ścianki szczelne. Ciekawostką jest to, że na tym pierwszym etapie, bo mówimy cały czas o trzech etapach budowy drogi wodnej, na pierwszym etapie mamy tej ścianki szczelnej aż 16 kilometrów, proszę Państwa, bo wyspa sztuczna, która powstaje na Zalewie Wiślanym, ma po obwodzie 5,5 kilometra, więc tam, jako że robimy podwójne taką grodzę, która będzie stabilizowała nam grunt wewnątrz wyspy, mamy podwójną ściankę szczelną, a więc 11 kilometrów tam, plus reszta na portach osłonowych od strony Zatoki Gdańskiej. Tamten port, jak już powstaje, widać wyraźnie zarysy zarówno Nabrzeża Południowego, jak i Falochronu Zachodniego i Wschodniego. I po drugiej stronie od Zalewu Wiślanego również realizujemy taki port osłonowy. Ciekawostką jest to, że staramy się te wszystkie inwestycje w ten sposób realizować, czy aktywności w ramach tej inwestycji, żeby odciążyć ten ruch drogowy. I po to budujemy Nabrzeże Południowe od strony Zatoki Gdańskiej, żeby ten kamień techniczny, który jest nam potrzebny do narzutu na falochrony, żeby sprowadzać drogą morską. Również na budowie mamy węzeł betoniarski po to, żeby właśnie odciążyć ruch kołowy, po to, żeby nie przeszkadzać w normalnej egzystencji mieszkańcom zarówno gminy Krynica Morska, jak i Sztutowo, jak i też licznie odwiedzającym to miejsce turystom.
No dobrze, to jak proszę. Jesteśmy przy... Tak, tak. Jak jesteśmy przy temacie turystów, to muszę powiedzieć, że no, mamy wielkie zainteresowanie naszą budową i dlatego udało nam się zorganizować tymczasowy punkt widokowy, bo taki punkt jest przewidziany po zakończeniu inwestycji. Tymczasowy punkt widokowy i parking dzięki uprzejmości Lasów Państwowych na miejscu, które miało być wykorzystane jako składnica drewna, turyści mogą się zatrzymywać i mogą ścieżką podejść, zobaczyć, co na budowie się dzieje. No niestety nie możemy zorganizować jakichś wycieczek na placu budowy, bo to by nam przeszkadzało. Poza tym tutaj mamy pewne procedury, reżimy po to, żeby ta budowa była na wskroś profesjonalny. Panie kapitanie, to żeby już tak łagodnie zakończyć tym ruchem turystycznym, tym punktem widokowym, to zapytam przy okazji, udało się natrafić na jakieś duże złoża bursztynu podobno. Tak, no te złoża bursztynu budzą również emocje. No bursztyn to jest skarb nasz, który występuje na Mierzei Wiślanej i w innych częściach naszego wybrzeża. My zrobiliśmy badania geologiczne. Te badania geologiczne potwierdziły obecność w ramach przejścia przez Mierzeję Wiślaną dwóch złóż, złoża A, które znajduje się od Zatoki Gdańskiej i było zasobne w około 900 kg bursztynu. Mówię, że około, bo te badania geologiczne, one nie są robione w każdym miejscu, w związku z tym to jest szacunkowa ilość. Bursztyn jest drobny. Bursztyn nie ma takiej wartości. Myśmy szacowali kilogram tego bursztynu na 1000 zł, troszeczkę więcej, nawet do 3000, ale te drobinki, które wydobyliśmy, to miały wagę od 1 tam do 2 gramów, a zdarzały się bardzo nieliczne 5-gramowe, nazwijmy, kawałeczki. I w związku z tym my tą technologią, którą idziemy i rzędną do minus 5 metrów, nie naruszamy tego złoża. Ale to będzie wydobywane w jakiś sposób? W obrębie śluzy, gdzie występuje złoże B i tam technologia, którą zastosujemy, jeśli chodzi o stabilizację ścianek szczelnych i wykonanie płyt zabezpieczających dno, ona również nie będzie tak mocno ingerująca w złoże bursztynu. W związku z tym te informacje, które mieliśmy, że na bazie sprzedaży tego bursztynu zwróci nam się inwestycja i że jest tam aż 6,9 tony bursztynu, one są, jedna ta informacja o zwrocie kosztów była troszeczkę przesadzona, a ta druga informacja jest właściwa, ale na obszarze tych 25 hektarów my mamy szacunek, że może tego bursztynu tyle występować. Czyli no najazdu poszukiwaczy złota, bursztynu w tym wypadku pewnie jakiegoś wielkiego nie będzie. Czas nam się niestety skończył, panie kapitanie. Ja z chęcią zaproszę jeszcze do rozmowy za jakiś czas. Krótkie jedno zdanie, kiedy będzie wszystko gotowe? My mamy harmonogram zarysowany na rok 2022, połowa roku, pierwsza część inwestycji, drugą, którą ogłaszamy również. No i trzecia będzie pogłębianie toru. Z przyjemnością będę uczestniczył, bo nie zdążyliśmy poruszyć tematów technologii i technicznych, jeśli chodzi o inwestycje i to warto by było do tematu zapraszam wrócić, na kolejną rozmowę w telewizji telewizowie Republika. Mogli zapoznać się z tą naszą inwestycją. Kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Pierczkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję telewizji. Ja też państwu dziękuję za ostatnie półtorej godziny. Proszę jeszcze zostać z telewizją Republika, bo dzisiaj dużo ciekawych propozycji. 12, już prawie 13 minut po 9. Tomasz Waloszczyk. Do zobaczenia.